W tej prezentacji filmowej zostaną przedstawione urządzenia siedzisko rehabilitacyjne oraz siedzisko rehabilitacyjne dwudzielne. Jednak ze względu na różnice konstrukcyjne, jak też różny zakres stosowania, zostaną one omówione oddzielnie. Siedzisko rehabilitacyjne jest pierwszym rozwiązaniem medycznym służącym do kształtowania poprawnego wzorca posturalnego w pozycji siedzącej dzięki wyposażeniu go w ruchome w zakresie 20 stopni siedzenie. Zastosowanie siedziska poprzedza badanie postawy ciała z badaniem kąta kości krzyżowej. Oddziałując kątowym ustawieniem siedzenia na obręcz biodrową, kształtujemy trójpłaszczyznowy układ tułowia. Zmieniając relacje napięciowe przedniej i tylnej ściany brzucha, wpływamy bezpośrednio na pozycję trzewi. W przypadku przodopochylenia miednicy z pogłębioną lordozą lędźwiową stosuje się tyłopochylenie siedziska, co w efekcie spowoduje przesunięcie trzewi na tylną ścianę mięśni brzucha, odciążając zaś przednią. Zdjęcia rentgenowskie dowodzą, że poprzez zmianę kąta ustawienia siedziska możemy kształtować kąt ustawienia kości krzyżowej. Siedzisko rehabilitacyjne dwudzielne jest stosowane w przypadkach dystorsji. Termin dystorsja jest autorstwa Kramera, które później w praktycznym wydaniu stosował Karel Levit. Jednostronny ruch nutacji kości krzyżowej, a tym samym jej rotacja względem talerzy biodrowych powoduje, że jedna kość biodrowa rotuje wzdłuż osi poziomej, druga natomiast wzdłuż osi pionowej. Jako przykład przedstawiamy tutaj tomograf komputerowy 7-letniego pacjenta terapii ruchowej w Czermnie. Siedzisko rehabilitacyjne jest wykorzystywane w profilaktyce poprzez edukację prozdrowotną dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów w temacie kształtowania poprawnego trzymania się w siadzie, a także w orientacyjnej diagnostyce posturalnej testem rokowań mającej na celu określenie przyczynowego udziału obręczy biodrowej w stwierdzonym problemie posturalnym. Siedzisko rehabilitacyjne jest wykorzystywane także w terapii wad postawy ciała, skolios idiopatycznych, a także w terapii dyskopatii. Siedzisko rehabilitacyjne może być także świetnym narzędziem jako siedzisko do zabiegów fizjoterapeutycznych, a także jako wyposażenie stanowiska nauki i pracy osób, u których zachodzi taka potrzeba. Dwudzielne siedzisko rehabilitacyjne natomiast jest wykorzystywane w przypadkach dystorsji.